Benedyktyn z Polski zechciał służyć w Ukrainie. Dnia 10 maja 2022 roku arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, wyświęcił brata Efrema Michalskiego na diakona. W ten sposób wspólnota benedyktyńska archidiecezji lwowskiej, mieszkająca w podlwowskiej Solonce, wzbogaciła się o kolejnego szafarza sakramentów. Święcenia odbyły się w kościele świętego Benedykta przy klasztorze świętego Józefa. W swoim przemówieniu wprowadzającym ojciec Maksymilian Nawara zauważył, że od dnia konsekracji świątyni każda uroczystość, która odbywała się w jej murach, ma wymiar historyczny. Są to i święcenia kapłańskie pierwszego ukraińskiego benedyktyna, ojca Leopolda Rudzińskiego, i dożywotnie śluby siostry Marii i przyjęcie siostry Iryny do postulatu, a teraz są święcenia diakonatu brata Efrema, który nadal będzie służył w tej wspólnocie. Metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki w swoim kazaniu, zwracając się do brata Efrema, powiedział: po kazaniu rozpoczęła się główna część święceń. Diakoni są wyświęcani przez nałożenie rąk biskupa, które pochodzi od apostołów, aby dzięki łasce sakramentalnej mogli wykonywać swoją posługę najlepiej jak potrafią. W liturgii święceń diakonom powierza się posługę Kościoła, który oddaje chwałę Bogu, a także blaga Chrystusa przez Niego Ojca o zbawienie całego świata. Na mocy święceń diakon staje się osobą duchową, przeznaczoną do służby Kościołowi i Jego wiernym. Od tego czasu będzie udzielał sakramentu chrztu, udzielał komunii świętej, będzie asystował przy sakramencie małżeństwa, odprawiał nabożeństwa i pogrzeby, a także będzie zaproszony do głoszenia Słowa Bożego, do nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych katechizmu. Wiesz to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać. Pokój z Tobą. Na zakończenie mszy świętej brat Izaak Kapala, przeor opactwa w Lubinie, gdzie rozpoczynał swoją drogę monastyczną i skąd przybył do Ukrainy brat Efrem Michalski, zwrócił się ze słowami wdzięczności do Boga i zebranych wiernych. Zaznaczę, że rok temu brat Efrem wyraził chęć przyłączenia się do duszpasterstwa ojców benedyktynów, którzy posługują w klasztorze świętego Józefa w Solonce. Do wspólnoty klasztornej wkrótce po rozpoczęciu szerokiej wojny dołączyły się także siostry z opactwa benedyktynek w Żytomierzu. Ponadto siostry benedyktynki z Solonki zaopiekowały się uchodźcami i urządziły w swoim klasztorze tymczasowe schronienie dla uciekających przed wojną ludzi, nie zawsze religijnych, niekoniecznie wierzących. I podczas swojego pobytu przy klasztorze goście tego domu stali się niejako częścią wspólnoty benedyktyńskiej, więc przybyli też na mszę świętą, aby podzielić się radością święceń diakonatu brata Efrema.